Cześć, witajcie z tej strony, jak Kar, witam was na następnym odcinku na moim kanale. To jest kolejny odcinek z serii Polska Wieś i witam was na moim kanale, który osiągnął 100 subskrypcji. Mamy stóweczkę, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i na tą stówkę coś by się przydało ogarnąć, jakiś specjal, coś. Zobaczymy, pomyślimy, może coś się uda zrobić fajnego. No ale jak widzicie, tutaj na załączonym obrazku trochę nowych maszyn przyszło. Kombajnik, przyczepki, więc zaraz wam tutaj wszystko poopowiadam. Sprzedałem, tak, sprzedałem sieczkarnię i przyczepy stare. Sieczkarnię sprzedałem za 52 tysiące, a przyczepy za 22. A nowe przyczepki kupiłem, jedną i drugą, za 43 tysiące łącznie. No i tutaj przechodzimy. Kombajn New Holland CH 770, 770. No więc naprawdę bardzo fajny. Trzeba tą tablicę zdjąć. I za niego zapłaciłem 315 tysięcy. 315 tysięcy za taki kombajnik. 7,5 metra header. Była opcja 8,5, ale mówię nie, 7,5 kupimy. Nie ma co szaleć. No i co? Myślę, że możemy lecieć. A i ma. Nie, do John Deere'a, tylko do New Hollanda. Ja bym chciał wsiąść. O. Mamy 15 tysięcy kredytu. Tutaj wam pokażę. 15 tysięcy, ale to na spokojnie spłacimy, bo mamy 30 świnek do sprzedaży, czyli 30 tysięcy mamy jeszcze, jakby tutaj, o, za ścianą, nie? W końcu coś innego niż kolor zielony, bo wszystkie trzy ciągniki zielone, ładowarka zielona, więc w końcu coś innego. No i jedziemy kosić dzisiaj jęczmień. Mamy czerwiec. 10 tysięcy na koncie. Trzy pola jęczmienia do wykoszenia, jak wiecie. I najpierw pojedziemy sobie na to dalej oddalone pole. Bo tutaj, jak wiecie, jest to pole i tutaj po kukurydzy. Są jęczmienie. A my pojedziemy sobie na to pole, nie pamiętam numeru. Na pole numer 43. Czemu się zatrzymałeś? Cynek, kurde. Oho. Kurde. Trzeba uważać, bo on szeroki jest, dziad. Dwa na godzinę jeździ, więc te dojazdy będą szybko nam tutaj mijały. Rzepaki będą już do koszenia niedługo. Soja, jak widzicie, ładnie posiana po lewo. Jak i za chwilę po prawo też będzie. Jak skręcimy. Oho, wiedziałem, że tu będzie coś jechało. Tu zawsze coś jedzie. No, o, i tutaj po prawej stronie również mamy soję. I tu po lewo mamy jęczmień nasz. Kurde, zachciało się teraz wysyłać wszystkim snapy.
Tu się rozłożymy. Nie wiem, czy to jakiś wjazd jest. Jo. Damy radę, myślę, wjechać. Dobra. Jak wiecie, trochę dojdzie może hektarów, to można zawsze dokupić, sprzedać ten header, a kupić większy. Tylko kto będzie chciał kupić sam header, nie? To też tak ciężko. No dobra, rozkładamy dziada. Pokos słomy załączamy. Tak, załączamy tutaj. I się wszystko ładnie ustawi. I jedziemy. Pamiętam teraz, jaki header miał ten klas w zeszłym sezonie, co mieliśmy na testach. Bo to pole na trzy przejazdy zrobiliśmy, pamiętam. Pszenica była. Wydaje mi się, że podobnie tutaj będzie. Trzy tony po jednym przejeździe. Jest okej. Nie no, trzy rondy nie damy rady chyba. Zostanie tam mały kawałek, mały przejazd, tak mi się wydaje. Jak się uda, to nawet nie będę tutaj przyczepami przyjeżdżał. Tylko tak trochę na nielegalu przejedziemy rozłożonym kombajnem. Czy zmieścimy.
tutaj po prawo. Jest fajny kawałek, tylko że tu jak widzicie, jakby jest, są dwa pola, ale to jest jako jeden teren. Mogę wam nawet pokazać. O, 45. I to jest tutaj cały taki łuk, nie? Zaraz się wczytało. To jest cały taki łuk. Więc tutaj tylko po prostu rów przechodzi przez środek, nie? I oddziela. Trzeba tam widzę przejechać tak, więc mogę nawet odbić trochę. Na końcu szerzej jest. Wam powiem, że tak chyba na styk zmieścimy tutaj. Tą jęczmionkę. I tutaj mam jaczki, dobra, 8900, chyba 8,5 tony jest zbiornik. Kurde. Przejadę tu. Ju. Cofnąć. Jak nie zgubimy HD, to będzie dobrze. Coś się źle położył. Na wózek. Dobra, już mniejsza o to. No, tu jest napełniony, więc nie złożymy. Że uda mi się dzisiaj chociaż z jednym transportem tych świń pojechać, żeby ten kredyt oddać już. Bo tam 8 chyba świń biorę na jedno. Tu byśmy mieli 18 i by się oddało ten kredyt 15 tysięcy. No i w następnym odcinku byśmy resztę wywieźli. Bo raczej nie będę przebijał z czerwca na lipiec. Na następny odcinek. Żeby ta słoma tam nie leżała. Co tak?
Dobra. Muszę lepiej kłaść ten HD. Przyczepy, filmy, Lomma, Made in Germany. Niemiecka jakość, jak to mówią. Mam nadzieję, że będzie to niemiecka jakość. Czy się nie rozwalą przy pierwszym sypaniu. Biorę na ten zestaw 34 tony po 17 na przyczepę. Wysypiemy i się odwrócę jeszcze. Na pewno jeszcze jakąś przyczepę dokupimy. Jakiś tandem może. Przy okazji do kieszonki będzie. %52. Dobra, tą tylnią też sobie możemy rozplantekować. Jedziemy od góry kosić. Sobie dookoła. No i to pole numer 7 tutaj o, po prawej stronie. Chciałbym kupić. Po żniwach oczywiście, żeby tam sobie sąsiad to wykosił. Już z nim rozmawiałem, mówi, że no jak tam sumkę dam fajną, to możemy pogadać. No on tam wiecie, on to sobie tak uprawia tam lingwistycznie, że tak powiem. Ja mu to tak naprawdę tam czasami jadę kosić, czasami tam sąsiad co na soję bizona pożyczaliśmy, jedzie kosić, więc o tak jest. I teraz ja mam tego New Holanda, tutaj chyba w okolicy, tak w promieniu, nie wiem, 20 km to jest najnowszy kombajn teraz, nie? W 20-25 km nie ma chyba nowszego. Przynajmniej w zeszłym sezonie nie było, nie? Może też ktoś kupił, nie wiem. Ale na pewno nie było. I też nie słyszałem, nie? Żeby ktoś zamierzał kupić.
sobie przejedziemy, dokosimy to. Ładnie sypie ten jęczmień, podoba mi się. Jak z tamtego kawałka mieliśmy prawie zbiornik 95% było, więc jestem zadowolony. Nie? Tam się wydaje, że to pole jest takie małe, ale ono jest długie, nie? To niby tylko na trzy przejazdy, ale chwilę się jedzie. Tutaj. Już nie ma sensu się tutaj przecinać. Pojedziemy, będziemy jeździć jak przyspieszony, tak mniej więcej dookoła. Wsypiemy się. Mamy 24 minuty odcinka, kurde, jak to zleciało. Ale na to pole chcę wykosić i pojechać jednym zestawem tych świnek. No i wtedy będziemy kończyć. Zabawę dzisiaj. Kombajn widzę, że późno zaczyna sypać tą słomę i później trzeba długo czekać, żeby ona wyleciała z kombajnu. Trzeba zwolnić, żeby ona miała czas wylecieć. Znaczy późno zaczyna ją sypać. Ale to nie problem.
zaproszony. Nie wiem, ile tu się jeszcze zmieści. I tutaj, dobra, niech się sypie. O, my lecimy sobie załadować. O, tutaj, jak widzicie, mamy 30 tych świnek po tysiaku. Z 8 bierzemy i lecimy. Lecimy sobie z jednym transporcikiem i spłacimy ten kredyt. Myślę, że do tych świnek to coś większego by się przydało zakupić, no bo tak po 8 wozić to trochę lipa. Pójdę. O, dawaj, 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 dawaj. Tutaj podwórko przeryłem, ale nie szkodzi. Cyk, sprzedajemy 8500 i możemy od razu spłacić ten kredyt. 3800 na naszym koncie. I ja wam tym akcentem dziękuję za oglądanie tego odcinka. Również dziękuję za te 100 subskrypcji. I co, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Na razie.